Wiadomo, siano jest najważniejsze. Po prawej stronie radiotelefony UV-5R, Baofeng i Quangxing. Oba ekstremalnie tanie, oba obejmują pasma przeznaczone dla radioamatorów, ale co jeśli kupi je ktoś bez pozwolenia radiowego i nie umie się nimi posługiwać lub po prostu umyślnie zacznie przeszkadzać radioamatorom? Możemy wtedy odpalić cyfrową modulację DMR. Tutaj na przykładu mam Retevisa RT3S z podmienionym softem na OpenGD77. Odpalenie modulacji DMR możemy zrobić na miejscu, bezpośrednio z klawiatury radia, bez użycia kabli czy programowania radia przez komputer. Na moim kanale znajdziecie też inne filmy omawiające funkcję tego darmowego softu do radia. Przejście na modulację DMR jest bardzo szybkie. Klikamy zielony przycisk, czyli menu. Następnie szukamy opcji detale kanału. Wchodzimy oczywiście również zielonym przyciskiem i w środku szukamy opcji tryb. Ja tu mam ustawione FM, ale wystarczy przekręcić pierwsze pokrętło u góry, by zmieniło nam się na DMR. Zatwierdzamy zielonym przyciskiem. U góry po lewej stronie mamy napis DMR oraz szczelinę i kod koloru. Jeśli wejdziemy ponownie w detale kanału, możemy ustawić sobie kod koloru na taki, jaki będzie używał nasz rozmówca w Direkcie. Warto również zwrócić uwagę na szczelinę, abyśmy my, jak i rozmówca, miał tą samą szczelinę, jak i kod koloru. Wtedy się usłyszymy i połączymy. Reasumując, żeby zrobić połączenie DMR Direct, czyli bezpośrednio z drugim krótkofalowcem, wystarczy, żebyśmy mieli tą samą częstotliwość, kod koloru i szczelinę i bez użycia komputera, programowania, dodatkowych kabli możemy sobie spokojnie porozmawiać na DMR-ze, nie będąc usłyszanym przez ludzi, którzy posiadają Baofengi albo Quangxingi. No i warto też powiedzieć, że DMR to wcale nie jest łączność szyfrowana, jest to po prostu łączność cyfrowa, a to, że bardzo dostępne, tanie radia nie rozumieją łączności DMR, głównie jest to zaleta ich chipów, które ze względu na jakość pochodzącą z bardzo niskiej ceny nie radzą sobie z dekodowaniem łączności cyfrowej. No to posłuchajmy, jakbyśmy byli słyszani przez użytkowników Baofenga. No i jeszcze przez Quangxinga, ale oczywiście nie nastawiajcie się, że będzie inaczej. A normalne, cywilizowane radia z modulacją cyfrową DMR spokojnie poradzą sobie z odbiorem tego sygnału. No to co, bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam. Do usłyszenia. 73. Ale to jeszcze nie koniec. Pójdziemy na skróty i ułatwimy sobie pracę. Żeby szybko przełączyć się na tryb DMR, klikamy trzeci klawisz po lewej stronie i gwiazdeczka. I cyk, bez wchodzenia do menu przełączamy się z DMR-a na FM albo z FM-a na DMR. Taki trik dla szukających skrótów. No i na koniec wyczekany krajobraz. Oczywiście dla Was i w podziękowaniu za wspieranie kanału. Wspieranie przez lajkowanie i komentowanie filmu pomaga to filmowi zajść dalej, a co za tym idzie, propaguje naszą radiową pasję, tak samo jak udostępnianie filmu znajomym na Messengerze, Telegramie czy WhatsAppie. Dziękuję za zaangażowanie.